Witam serdecznie na moim kolejnym filmie. Mam na imię Alicja i jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko ilościowych, jak badania operacyjne, matematyka, statystyka, ekonometria, matematyka finansowa i wiele więcej. Jeżeli potrzebujecie zapoznać się z całym moim zakresem, możecie wejść na zadaniaprojekty.pl. Tam jest wszystko o mnie i o mojej ofercie, a dzisiaj Wam z ekonometrii chciałam pokazać sposób szukania wartości krytycznych z rozkładu chi kwadrat. Może to być praktyczne typowo w ekonometrii albo w statystyce i na konkretnym przykładzie Wam pokażę, jak coś takiego zrobić, jak dobrać odpowiednią liczbę stopni swobody i tak dalej. Jeżeli mamy dowolne dane, tak jak tu widzicie, to naprawdę nie ma większego znaczenia i zrobię najprostszy model z trendem liniowym, czyli wejdę tutaj dodawanie zmiennych time i mam tutaj tą zmienną i zbuduję nowy model dla na przykład tej zmiennej, niech będzie n, czymkolwiek ona by nie była, naprawdę tutaj to nie ma znaczenia. Wejdę i wpiszę, że time będzie zmienną, która wpływa na e, czyli będzie to model trendu liniowego. Mamy model, w którym na przykład możemy wykonać test, gdzie on jest, normalności rozkładu reszt JB. Jacques-Abert. I teraz tak, jak widzimy tutaj wyrzuconym w graficznym zapisie tego testu, mamy napisane, że mamy wynik statystyki testu, który się równa statystyce chi kwadrat od 2, równa się 4,09. A w nawiasie, to co tutaj mamy umieszczone, jest to powiedzmy wartość P, czyli to prawdopodobieństwo, które można wykorzystać do weryfikacji testu, ale nie trzeba. Jeżeli chcę odpowiedzieć na pytanie, które tutaj się zapisało, czy składnik losowy ma rozkład normalny, a może jednak nie ma składnika normalnego, mogę takie weryfikacje przeprowadzić na przykład przy poziomie istotności 5% z wykorzystaniem dokładniej wyniku statystyki chi kwadrat. Jeżeli chcę mieć statystykę chi kwadrat wykorzystaną do przeprowadzenia tego testu, muszę wybrać również z okna głównego, z menu narzędzia, tablice statystyczne, tutaj wartość krytyczną, też z rozkładu chi kwadrat. Jest taka prosta zasada, jeżeli mam statystykę rozkładu normalnego, porównuję ją do wartości krytycznej z tego samego rozkładu, czyli z rozkładu normalnego. Jeżeli w naszym danym teście mamy statystykę chi kwadrat, to muszę użyć krytyczną z rozkładu chi kwadrat. Ale teraz pytanie, jak to faktycznie przeprowadzić. Jeżeli mam tutaj w nawiasie napisane 2, oznacza to tyle, że w poszukiwaniu naszej krytycznej, tablice to nam się dość ukryły i tam było napisane od 2, to ta dwójka to są tak zwane stopnie swobody, DF, Degree of Freedom. Więc tutaj wpisuję, też musi być tak samo 2 i prawdopodobieństwo prawostronne. Ja od razu wpisuję, że to jest 0,05. Dlaczego? Bo w statystyce chi kwadrat, jeżeli popatrzycie kiedykolwiek na to, jak ukształtowany jest rozkład tej statystyki, ona ma, jest w tym momencie bardzo asymetryczna, z takim ostrym wzrostem po lewej stronie, a potem z bardzo łagodnym spadkiem po prawej stronie. Oznacza to tyle, że całe to prawdopodobieństwo alfa kumuluje się tylko po prawej stronie i jeżeli ja robię test przy 5%, tak jak tu widzicie poziom istotności, to całość przekłada na 5% i tutaj wpisujemy 5%. Inaczej będzie w przypadku rozkładu normalnego i testu studenta, gdzie to prawdopodobieństwo prawostronne w tych dwóch tablicach wpisujemy o połowę mniejsze, a związane jest to z tym, że te dwa rozkłady normalny i test studenta są typowo symetryczne, ale wracając do naszego chi kwadrat, wpisujemy tu normalnie, dokładnie ten poziom istotności 5% i klikamy OK. Po tym jak wygeneruje program Gretl nam naszą wartość krytyczną, wracamy w tym momencie do
naszego okna z modelem, gdzie mamy podane, że statystyka chi kwadrat wynosi 4,09. W porównaniu do wartości krytycznej, która została wygenerowana przy tej samej liczbie stopni swobody, jak tu mamy, na pewno ten wynik jest niższy od wartości krytycznej, tej statystyki. Jeżeli statystyka jest mniejsza od wartości krytycznej, w tym teście, który bazuje na statystyce chi kwadrat, na rozkładzie statystyki chi kwadrat, na pewno możemy powiedzieć, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej przy 5% poziomu istotności, a tej hipotezy, która zakładała, że składnik losowy ma rozkład normalny. Dzięki temu możemy na pewno powiedzieć, że w tym przykładowym modelu, który ja tu wygenerowałam, przy 5% błędu możemy zakładać, że składnik losowy ma rozkład normalny. Czyli w tym momencie taki test został przeprowadzony na podstawie statystyki chi kwadrat i wartości krytycznej. Jednocześnie, jeżeli możemy uprościć sobie sprawę i nie korzystać z poszukiwanej wartości krytycznej i statystyki chi kwadrat, a możemy korzystać z wartości p, to widzimy, że ona tutaj wygenerowana automatycznie w programie wynosi 0,129 i ta wartość na pewno zdecydowanie jest wyższa od poziomu istotności, jaki sobie przyjmiemy w badaniu tych 5%. Dzięki temu, że wartość P jest w tym momencie wyższa od poziomu istotności alfa, na pewno mamy dokładnie to samo decyzję, ale sprawa jest prostsza, bardzo łatwo porównać do 5%. Czyli powiemy, że jeżeli wartość P jest wyższa od 5%, czyli poziomu istotności alfa, to na pewno nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, która mówiła, że składnik losowy ma rozkład normalny. Suma summarum, bym powiedziała tyle. Czy porównuję statystykę testu do krytycznej, czy wartość P do alfa, decyzja będzie taka sama. Nie zawsze można przez, powiedzmy, propozycję wykładowcy skorzystać z uproszczonej wersji porównania wartości P do alfa, ale oba sposoby jest warto znać, bo nie zawsze jest możliwość wygenerowania wartości krytycznej. Także skorzystajcie z tego sposobu przy weryfikacji, jaki możecie i jaki jest uzgodniony z wykładowcą, a na pewno dojdziecie do tego samego wniosku, tylko kwestia, który możecie skorzystać. Ja omówiłam to zagadnienie. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować, jak najbardziej możecie pisać na kontakt zadania@projekty.pl lub wejść po prostu na stronę internetową zadania@projekty.pl lub jeszcze inny adres mailowy, ja korzystam z wielu, zadania@projekty.wp.pl i napisać swój problem. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do udostępniania tych filmów znajomym, korzystania z całej tej udostępnionej przeze mnie wiedzy. Staram się je zebrać do playlist i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę powodzenia w nauce i rozwiązujcie jak najwięcej zadań, bo tylko to Wam będzie gwarantowało zrozumienie tematu i zaliczenie przedmiotu. Pozdrawiam serdecznie.